rywalizacja bezpośrednia? No. Czułeś oddech Filipa na plecach? Czułem, szczególnie na tych rundach, gdzie rower zmieniałem, bo bok był w dosyć szybkim momencie, takim szybkim odcinku rundy i trochę się traciło tam jednak. Ale takie są przełaje, no, takie w Formule 1, czasami warto zmienić, żeby stracić, żeby później zyskać, także. Filip, a ty zmieniałeś rower? No, na jednym rowerze niestety. Znaczy, niestety, poradziłem sobie na jednym. Przed startem miałem wątpliwości co do tego, czy sprzęt wytrzyma. No, ale siłowo ja przetrzymałem, sprzęt wytrzymał. Kończyłem drugi. Myślę, że jest dobrze. Myślę, że kolejne wyścigi będą coraz lepsze. Dla mnie trochę łatwiejsze. Po ilu latach wróciłeś do przełajów? Ostatni raz startowałem w 2014 roku. Tak, ale to były dwa starty. Tak regularnie, to myślę, że w juniorze. W juniorze młodszym. W juniorze, kiedy były mistrzostwa w Bytowie. O! To razem jechaliśmy. Nie, w Bytowie jechałem już w mistrzostwach. To teraz znowu razem jeździcie. To co, Filip, brakowało tego drugiego roweru, żeby wygrać z Michałem? Nie, myślę, nie ma co gdybać. Myślę, że Michał jest w dobrej dyspozycji. Ja pojechałem wszystko, co miałem. Myślę, że można być zadowolony z tego, co jest teraz. Dzień dzisiejszy. Jutro jest. Jutro rewanż, panowie? Tak, jutro rewanż. Może się warunki zmienią, może coś dopada, bo zaczęło się kleić to wszystko, więc jest bardzo ciężko. Macie jakieś przygody na trasie, czy pełna kontrola? No myślę, że ten wjazd w morze jest takie ryzyko, w piasek, w plaży jest ryzykowny, bo to jest... No mam nagrane, jak Patryk Stosz przelatuje przez kierownicę. Tak, ja się bałem wjazdu i za każdym razem jechałem ostrożnie, a teraz wyjazd, staraję się na pełnej prędkości. Właśnie tam się przewróciłem, tam gdzie się czułem pewniej, tam się przewróciłem, a jednak ten wjazd w plażę bardzo ostrożnie. Ja tam BHP zachowałem generalnie. Tak. Nie też raz przytrzymało, ale myślę, że ten element muszę poćwiczyć, bo wyjazd z plaży to za każdym razem traciłem. Myślałem, żeby od razu biec, a to trzeba było kawałek wyjechać i dopiero odskoczyć z roweru. Dobra, dzięki panowie. Maluta, czy może ktoś inny? Ależ ruszył Brian Schwider. Co się wydarzyło, że z pierwszej pozycji spadłeś poza podium i musiałeś odrabiać? A nic się nie wydarzyło. Rywale byli lepsi po prostu dzisiaj. I tyle, nic się generalnie nie wydarzyło. Troszeczkę trudniejsze warunki w momencie trasy. Ja trochę jechałem tak na pamięć z dnia wczorajszego. I kilka błędów popełniłem na początku. Ale generalnie się też dyspozycja kolegów była lepsza, także trzecie miejsce, zadowolony jestem. Wszystko się odbija bardzo dynamicznie. Ciemno nie, ale dzisiaj to było maksymalnie co mogłem zrobić, także trzeba udało się wygrać, nogi były na zwycięstwo, udało się wygrać, także dzisiaj nogi były na trzecie miejsce i trzecie miejsce. Filip, zabrakło sekund tak naprawdę do twojej wygranej. To jest myślę pompa poniżej nawet 10 do Patryka. Czego zabrakło dzisiaj? Ogólnie to wczoraj dobrze, dokładnie przeanalizowałem wyścig, jeszcze oglądałem powtórkę wideo. Wiedziałem, gdzie wczoraj traciłem, więc dzisiaj starałem się na tych momentach nie tracić głupio sekund. Myślę, że w pierwszej części trochę odczuwałem wczorajsze zmęczenie po wyścigu. No i później mnie puściło. Nadrabiałem, no zabrakło pół rundy. Myślę, że i tak mogę być zadowolony z tego, co dzisiaj pojechałem. Dwa porządne, dobre wyścigi. No Patryk, myślę, że kolarz czasowy, więc takie dzień po dniu ściganie to dla niego żadna nowość. Dla mnie to rzadko się zdarza, sporadycznie, więc mogę być zadowolony. Czy dzisiejszy wynik, czy wyniki tego weekendu napawiają Cię optymizmem i głodem na kolejne wyścigi? No na pewno zawsze wynik cieszy i motywuje do dalszej pracy. Łatwiej się będzie zebrać podczas zimowych treningów, bo wracam do mnie w góry, no i przywita mnie prawdziwa zima. Zimę w zimę. Dodam, że Filip kolejny sezon może łączyć kolarstwo z bieganiem przełajowym, ponieważ dzisiaj w błocie i wczoraj również biegał niczym gazela. Naprawdę, szacun. Kiedyś się biegało przełaje w szkole. Za tydzień Gościęcin? Tak, Gościęcin. I jedziesz aż do Mistrzostw Polski, czy to jest tak raczej tylko uzupełnienie treningu zimowego? Trening zimowy? No ale na Mistrzostwach Polski się zakończy przygoda tegoroczna z cyklokrosem. Dobra, to do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.